chciałem zapewnić o opiece ze strony państwa nad rodzinami tych, którzy tragicznie odeszli w kopalni górników. Jestem przekonany, że rząd na czele z panią premier, ja także jako prezydent Rzeczypospolitej dołożymy wszystkich starań, żeby ta opieka nad rodzinami była jak najlepsza. Mam nadzieję, że ci, którzy cały czas jeszcze znajdują się w kopalni, zostaną uratowani. Nie mam żadnych wątpliwości, że ich koledzy, którzy kontynuują w tej chwili akcję ratowniczą, dołożą wszelkich starań, aby ich życie zostało uratowane. Mam nadzieję, że tragizm tego wypadku, do którego wczoraj doszło, się nie pogłębi. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, informacja sprzed 13, nie żyje czwarty górnik, bo pan prezydent mówił o trzech. Ratownicy dotarli do kolejnej ofiary tragedii. Górnik miał 24 lata. Zespół ratowniczy próbuje dotrzeć do czterech pozostających pod ziemią górników. No to jest ogromna tragedia i cóż, no, wyrazy współczucia dla wszystkich rodzin. No i rzeczywiście to jest ważne, to co pan prezydent mówił i pani premier tam udała się, żeby tym ludziom pomóc. To jest ogromna trauma, zwłaszcza, że zbliża się święto Świętej Barbary, święto nasze górnicze. Ja wiem, co tam przeżywa.